Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Echo24, a moim Państwa gościem jest Aneta Fonfara, właścicielka pracowni 17. Dzień dobry. Dzień dobry Panu. Ja uświadomiłem sobie, że to już prawie 3,5 roku minęło od czasu, kiedy poprzedni raz spotkaliśmy się w naszym starym studiu w Bielanach Wrocławskich. Myśmy wtedy zaczynali naszą drogę telewizyjną i Pani zaczynała wtedy także działalność w ramach pracowni 17. Na Nadodrzu, w tym już w tej chwili słynnym koncepcie krawieckim łączącym sztukę rzemiosła z nowoczesnym podejściem do szycia ubrań. Ale prawda jest taka, że przez te 3,5 roku świat zmienił się w sposób, którego nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić. Tak? Znaczy, to jest zupełnie inny świat, ten, w którym się znaleźliśmy. Nam się udało ten ciężki okres przetrwać. Bardzo się cieszę, że pani także. Ale nie ukrywam, że chciałem zapytać, jak w tych nie najłatwiejszych czasach działa pracownia 17 i jak realizuje się ten ciekawy biznes? No cóż, myśmy też przetrwali. Wy Państwo zmieniliście siedzibę mnie, czyli miejsce nam służy, a znajdujemy się na Artystycznym Nadodrzu. Czyli zgodnie z zamysłem trwamy tam dalej. No muszę przyznać, że ten ciężki czas był dla nas nie taki ciężki jak dla reszty, ponieważ wtedy oprócz takiej normalnej pracy, którą wykonujemy na co dzień, produkowaliśmy maseczki. Ale były to zupełnie inne maseczki, aniżeli wszystkie oferowane, czyli takie bardziej artystyczne, naturalne, czyli ekologiczne. Czyli że klienci mieli możliwość wyrażania przy okazji swojej osobowości, dostosowując się do przepisów sanitarnych. Tak, tak? I to był taki incydent w naszej działalności, ale jednak był i pozwolił nam, oprócz oczywiście bazy stałych klientów, przetrwać, powiedziałabym nawet dosyć nieźle, ten bodajże rok. Po tym właśnie roku zaczęliśmy się rozwijać, ponieważ obserwujemy przez cały czas coraz większe zainteresowanie i szyciem na miarę, i generalnie indywidualnym podejściem do tego, jak siebie widzimy i jak chcemy się nosić. Dlatego właśnie też działamy. Bo nie ukrywam, że dla mnie to jest, powiedziałbym, nawet bardzo pozytywne zaskoczenie, dlatego że przy tym zalewie rynku odzieżowych sieciówek, szyjących wedle sztancy tanio i no też często ubrania takiej sobie jakości. Znaczy one, wiem, że dziewczyny często się śmieją, że to są ubrania jedno, dwurazowe, po trzecim braniu nadają się do wyrzucenia. Ale mają tą zaletę, że są tanie. Że mimo to Państwu udało się na tym konkurencyjnym, powiedziałbym nawet nie do końca uczciwie konkurencyjnym rynku, bo mówimy też o rzeczach szytych gdzieś w dalekiej Azji, za grosze, w fatalnych warunkach, ale jednak udało się Państwu przetrwać i to, co Pani mówi, że jest coraz większe jednak zainteresowanie, żeby tworzyć ubrania dla siebie wedle własnych oczekiwań, wedle Państwa propozycji, no i oczywiście dopasowanych na miarę. Bo trzeba rozróżnić te dwa tematy. To są dwa odrębne światy. Szycie na miarę jest szyciem na miarę, czyli czymś indywidualnie dla każdego z nas. Natomiast zakupy w sieciówkach to, tak jak Pan powiedział, to po prostu niska jakość za niewielkie pieniądze. I bardzo często klienci przychodzą do nas skarżąc się, że po prostu nie ma dużego wyboru, nie ma w zasadzie żadnego wyboru, jeżeli chodzi o właśnie wysoką jakość i jakąś taką specyficzną, stosowną kreację. I tego właśnie szukają u nas, czyli indywidualnego podejścia, czegoś dla siebie, chcą być ubrani, a nie przebrani. I taką właśnie mamy dewizę, to znaczy chcemy dopasowywać ubrania do człowieka, nie odwrotnie. Ponieważ mamy cały zestaw tkanin u siebie, ponieważ doradzamy też a propos stylizacji, jesteśmy w stanie takiego klienta odpowiednio przyjąć. Mam nadzieję, że zawsze z zadowoleniem. Więc jednym słowem oznacza to też to, że to takie rzemiosło
artystyczne rzemiosło, że ono na szczęście się broni i ma rację bytu w tych naszych trudnych czasach. No muszę przyznać, że ja bardzo stawiam na rzemiosło, dlatego też nasza pracownia znajduje się tu, gdzie się znajduje. Stawiam na to, żeby współpracować z szkołami zawodowymi. My również przyjmujemy praktykantów w naszej pracowni. Mogą się uczyć zawodu. Jak dla mnie bardzo ważne dla przetrwania rzemiosła jest również to, aby przynależeć do cechu. Chciałabym tutaj wspomnieć, że we Wrocławiu istnieje cech krawiecki od 80 prawie lat. 80-lecie będzie miało miejsce za 3 lata. Mhm. Proszę sobie wyobrazić, że przez te 80 lat, przez cały czas ktoś nad tym trzyma pieczę, ktoś rozpala w tym ogień i to jest piękne. Dlatego też namawiałabym koleżanki i kolegów do tego, aby się zapisywali, aby przynależeli do tego cechu. Można wspólnie organizować bardzo jakieś ciekawe projekty, można siebie wspólnie organizować, można uczyć młode pokolenie, bo jest to zawód, który zamiera. Mhm. A proszę mi powiedzieć o samym Nadodżu. To jest też tak, że myśmy te ponad 3 lata temu o tym opowiadali, ale proszę przypomnieć, skąd wybór akurat tego osiedla? No właśnie stąd, że Nadodrze to taka dzielnica rzemiosła i designu. Jeżeli ktoś zna Nadodrze, to wie, że tam jest ponad 60 różnych punktów i gastronomicznych, i właśnie takich rzemieślniczych. Tu działają i rzemieślnicy młodzi, i starsze pokolenie, także można zobaczyć dwa różne warsztaty, można dobrze zjeść, jest świetna kuchnia wegańska. No, po prostu działają i młodzi, i starsi ludzie. I poza tym Nadodrze ma jedną wielką zaletę, znajduje się bardzo blisko centrum miasta. Mm-hmm. I ludzie kojarzą Nadodrze, nie wiem czy pan wie, szczególnie ulicę Rydygiera ze szpitalem. Tak, którego kiedyś, już dawno nie ma. Którego tak? już dawno nie ma, ale to który prawda. Kiedyś był przy ulicy Pomorskiej. Tak. Jest to dla nich taki, szczególnie dla starszych osób, taki wyznacznik. Aha, ulica Rydygiera to ten szpital. No i muszę przyznać, że to jest miejsce rozpoznawcze, a drugie miejsce to oczywiście dworzec nad Odrze, mhm. prawda? Ja też słyszałem takie porównania, może troszkę na wyrost, ale brzmiące bardzo ładnie, że ta dzielnica staje się takim wrocławskim Montmartre, tak jak w Paryżu, czyli właśnie dużo fajnej architektury, niezwykłych miejsc, fajne kulinaria, ale i właśnie takie miejsca swego rodzaju duszą i magią, tak jak właśnie pracownia, którą pani prowadzi. I to prawda. Nadodrze to bardzo kolorowe podwórka. Nie wiem, czy pan o tym wie, że są kolorowe podwórka. Na to postawił w swoim czasie, postawił Urząd Miasta, na to, żeby rewitalizować to osiedle. To również oprócz kolorowych podwórek, na przykład Krzywy Komin i różne stowarzyszenia, które działają na rzecz tej dzielnicy. No to był czas, kiedy prezydent Dudkiewicz bardzo chciał doprowadzić do takiej kulturalnej i społecznej rewitalizacji tej części Wrocławia, dzisiaj. Dlatego że też no, mało kto wie, że akurat była to jedna z mniej zniszczonych w czasie wojny części Wrocławia, w związku z tym tam jest bardzo dużo oryginalnej, też pięknej architektury. I historia również jest taka, że na Nadodrzu, w związku z tym, że po wojnie właśnie nie była to dzielnica wyburzona, zniszczona, osiedlali się rzemieślnicy ze wschodniej, znaczy z naszych ziem wschodnich, dlatego też tam tak bardzo wybrzmiało rzemiosło i ono pozostało na później, prawda? Mm-hmm. Pani odniosła sukces, bo myślę, że tak można powiedzieć. Właśnie, ponieważ rozmawialiśmy także przed naszą rozmową w studiu, więc ja znam historię pani kariery zawodowej. Wiem, że w którymś momencie zdecydowała się pani na radykalną zmianę w swoim życiu i na spełnienie, no, nazwijmy to marzeń, tak? dotyczących własnej, nietypowej jednak przecież działalności i udało się, tak? Udało się, firma się rozwija. W jaki sposób przekonać Dolnoślązaków, Dolnoślązaczki, żeby iść za tymi marzeniami, żeby odważyli się też odważnie właśnie marzyć i żeby te marzenia przekuwać potem w biznesowy sukces? Jeżeli miałabym mieć jakąś radę, to chciałabym powiedzieć do wszystkich, szczególnie do kobiet, bo jest to taka branża, w której dominują jednak kobiety, żeby podążać własnymi marzeniami, ale nie tylko
w teorii, ale również w praktyce. Potrzebna jest duża siła woli, potrzebny jest upór i potrzebne jest też to, żeby po prostu pracować. Bez pracy w tym zawodzie czy też w tej branży po prostu się nie istnieje. I trzeba się nastawić na to, że jest to jednak praca, ale ta praca przynosi tak dużo satysfakcji, jak się przychodzi do pracy, kiedy tak naprawdę to ta praca to jest, nie wiem, naszym hobby. W zasadzie człowiek się nie męczy, tylko sprawia mu to taką przyjemność, poza tym ta dobra energia, ci ludzie wokół, ten klient, który jest zadowolony, no powoduje to, że nam się po prostu chce. No więc właśnie mówi się, że najlepsze, co można zrobić, to kiedy pasja w naszym życiu staje się pracą. Tak, tak, tak. To jest właśnie ten klucz. I zachęcam młode osoby do tego, żeby siebie realizowały. Znam bardzo wiele osób, które dzisiaj pracują w korporacji, już myślą o tym, co będą robiły w tym tak zwanym drugim życiu. Bo człowiek w pewnym momencie się zastanawia tak naprawdę, co jest moje. Pani Aneto, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Państwa bardzo zapraszam do odwiedzenia Nadodrza i do odwiedzenia także Pracowni 17. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej rozmowy Echo 24.